Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek pod lupą. Narzekaliście, że mało jest odcinków, więc postanowiłem chyba jeden z najbardziej upragnionych czołgów wam przedstawić dzisiaj. Nie każdy oczywiście będzie nim grał, nie każdy będzie na tyle dobry, żeby opanować ten pojazd, natomiast no, jak już wyekspicie, jak już do niego no, wymaksujecie, wtedy naprawdę potrafi się on odwdzięczyć i to całkiem nieźle odwdzięczyć. Mowa o pierwszopoziomowym Leichttraktorze, czyli czołgu niemieckim. Słuchajcie, jak zainstalowaliście sobie gierkę World of Tanks, to na pewno waszym oczętom ukazał się ten oto pojazd. Co prawda stokowy nie jest tak dobry jak wymaksowany, no ale nie od razu Rzym zbudowano, prawda? Słuchajcie, ta maszyneria powstała oczywiście przed II wojną światową. Jak wiecie, traktat wersalski narzucił pewne ograniczenia na Niemcy. No i tutaj nasi wschodni sąsiedzi właściwie pomogli. Gdyby nie oni, to może i on w ogóle by nie powstał. Jednak próby nie wyszły zbyt okazale. No i efekt jest taki, że w roku 1939 nie mieliśmy zmasowanego ataku Leichttraktorów, tylko zupełnie inne czołgi były. Dobra, ale po kolei, na pewno interesuje was, jak można przebijać ten fantastyczny pojazd. Tak wygląda, moi drodzy, pancerz tego czołgu. Z przodu mamy płytę tutaj pancerną 14 mm. Tutaj pancerz warstwowy, niestety tylko 5 mm. Dziobek 12. Boczek 12 mm, dodatkowo tutaj jeszcze gąski mamy 5 mm i pancerz warstwowy, zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda. Tutaj również 14 mm i jeszcze 14 mm jarzmo tutaj, zobaczcie, o, pod nim jest jeszcze troszeczkę pancerza, mianowicie to będziemy mieli 14 w niektórych miejscach plus 12, bo tutaj ta dziurka jest dosyć mała, także moi drodzy, można tutaj jakieś tam strzały za zero podłapać. Tył tego pojazdu również 12, no nie wszędzie 12, ale jednak głównie 12, no i z góry pamiętajcie, artyleria może łatwo przemielić tą maszynerię. Co mogę jeszcze wam powiedzieć? Otóż tak, jeżeli chodzi o wybór działa, mamy tutaj dość spory, czyli mamy 3 różne, ale działka 2 cm radziłbym sobie darować. Chyba jednak najlepiej sprawdza się 3,7 cm to działko. Ma ono opuszczanie 7 stopni, czyli nie jest wcale aż tak tragicznie i wydaje mi się, że sporo można przeciwnikowi krwi napsuć. Jeżeli chodzi o dodatkowe rzeczy, to możecie jedynie sobie prawdopodobnie pooglądać je tutaj, ponieważ koszt 500 000, no gdybyście chcieli tym oto pojazdem zarobić, na przykład na taki ulepszony system naprowadzania, no cóż, w pewnym sensie na pewno po kilkudziesięciu, może kilkuset grach niektórzy zarobiliby na to, ale prawda jest taka, że jeżeli widzicie gościa w tego typu pojeździe w grze, to on nie będzie miał żadnych wspomagaczy, no chyba że ma już ileś tam set czy tysięcy bitew, to wtedy na pewno będzie miał wymaksowany ten pojazd. Jeżeli chodzi o załogę, słuchajcie, tutaj no nie wiem, najlepiej dojść do 3-4 perku. Prawdopodobnie na tym czołgu dojście do takiego perku zajmie wam kilka tysięcy bitew. Nie wiem, czy to zniesiecie w ogóle, ale jako pierwszy proponowałbym chyba naprawę. We wszystkich pojazdach mamy tutaj 3 załogantów. U mnie niestety nie zachowali się, także chyba zostali zwolnieni, ponieważ jak wiecie, no 3 dodatkowe gęby do wykarmienia, także trzeba było coś z nimi zrobić. Jak grać tym czołgiem? Pamiętajcie, że nie jesteście niezniszczalni i pamiętajcie, że najlepiej byłoby, gdyby ktoś wam spotował. Na tych tierach znajdziecie bardzo dużo chętnych do tego. Niestety nie macie za bardzo szansy z czołgami, które mają magazynki, także lepiej nie być w bardzo bliskiej odległości od przeciwnika, tylko trzymać go na dystans.
zakładając, że gracie oczywiście tym działkiem. Możecie spokojnie poszatkować przeciwnika, a dlaczego jeszcze? Zobaczcie, tutaj penetracja jest 40 mm, natomiast te pozostałe działka to jest 30 oraz chyba 20. Zaraz zobaczmy. Więc tak, tutaj jest 23 i 30, także moi drodzy, te 10 mm dodatkowe przebicia jest bardzo, bardzo ważne. Wiadomo, że nie będzie was rzucało tylko na jedynki, ale także na dwójki. No i cóż, 40 mm to jest moim zdaniem ok, duża szybkostrzelność, bardzo fajny czas skupienia celownika. To jest bardzo ważne, jeżeli mamy szybkostrzelne działo. A jak należy grać przeciwko temu pojazdowi? No bo na pewno wiele razy spotkacie go w bitwie, no i wtedy no, nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Słuchajcie, najprościej rzecz mówiąc, trzeba by było celownik po prostu nakierować na ten czołg i nacisnąć prawy przycisk myszy. Jeżeli uda wam się to zrobić, to jest bardzo duża szansa, że zabierzecie HP właśnie temu pojazdowi. Jeżeli wam nie uda się, no to niestety, ale Leichtraktor może wyjść zwycięsko z bitwy. Jedynym miejscem, gdzie nie powinniście strzelać, to jest właściwie tutaj mniej więcej ten obszar. Dobra, mam nadzieję, że chociaż troszeczkę was przekonałem do grania tym pojazdem. Pamiętajcie, no wygląd może jest troszeczkę dziwny, ale tak jak mówiłem, to jest czołg sprzed wojny światowej. No i wygląda niepozornie, ale drzemie w nim ukryta moc. Kwestia tylko tego, czy tą moc odkryjecie. To tyle, żegnam się z wami, do usłyszenia.